Dalej śmieszki na orzeszki, dalej razem w las. Już leszczyna się ugina, woła, woła nas. Prawie 80 przedszkolaków, 4 oddziały przedszkolne, 2 oddziały 3-latków, 1 oddział 4-latków i 1 oddział 5-6-latków. Dzieci decydowały, zgłaszały swoje propozycje i w głosowaniu wygrała nazwa Orzeszkowe Przedszkole. Gościmy w murach zespołu szkół ogólnokształcących imienia Adama Mickiewicza przy ulicy Leszczynowej w Białej Podlaskiej. To w murach tej szkoły odbyła się dzisiaj piękna uroczystość z zachowaniem reżimów sanitarnych. Przedszkolaki z 4 oddziałów przedszkolnych mieszczących się w murach tej szkoły wybrały piękną nazwę dla swojego przedszkola, a mianowicie Przedszkole Orzeszkowe. I taki właśnie orzeszkowy charakter miała dzisiejsza uroczystość. Wręczyliśmy im z tej okazji drobne upominki. Tak, warto. Szczególnie w tej chwili, kiedy mamy niż młodzieży starszej, gdzie kiedyś prowadziliśmy klasy licealne. W tej chwili te oddziały tutaj są puste, prawda? Nie mamy uczniów licealnych, ale miejsce w szkole mamy i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, stworzyliśmy 4 oddziały przedszkolne, do których zapraszamy dzieci. W zasadzie z całego miasta, nie tylko z naszego osiedla, tutaj osiedla młodych, ale również z innych terenów miasta, gdzie w przedszkolach może nie być miejsc dla dzieci. U nas miejsca się znajdą. Orzeszkowe przedszkola, ono się kojarzy z ulicami, które tutaj sąsiadują z budynkiem szkoły, i ulica Orzechowa, i ulica Leszczynowa, więc tutaj mamy Orzeszkowe przedszkola. Na rowerze z taką opaską na hulajnodze będę bardziej widoczny.